Przed ostatnim meczem rundy jesiennej wrocławianie tracą w tabeli 10 punktów do drużyny z Warszawy. To dodatkowo zwiększa mobilizację w zespole Śląska. To jest mega hit tej kolejki i obrońca tytułu mistrza Polski gra z pierwszym miejscem w tegorocznych rozgrywkach. Na pewno chcemy się zbliżyć do Legii Warszawa i to jest największa nasza motywacja. Jeśli chcemy walczyć o zwycięstwo w starciu z Legią, musimy zagrać jeszcze lepiej niż przed tygodniem w Poznaniu, mówi szkoleniowiec Śląska Stanisław Lewy. Niedawna wygrana z Lechem sprawiła, że z respektem o wrocławskich piłkarzach wypowiadali się nawet rywale z Warszawy. Grę Śląska pochwalił m.in. reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak. Piłkarze Legii mają taki sam respekt jak i my do nich. No, znamy się z boiska, nie od dzisiaj wiemy na co ich stadzi. Na pewno to jest już jakiś tam respekt. No, oglądałem tą wypowiedź Kuby Wawrzyniaka i też patrzyłem na to, jak się wypowiadał na temat Śląska. No na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że mamy dobrych piłkarzy. Legia imponuje w tym sezonie skutecznością. Warszawski zespół zdobył do tej pory najwięcej, bo aż 32 bramki w lidze. Świetną rundę mają zwłaszcza Jakub Kosecki, Daniel Luboja i Mirosław Radowicz. Na pewno ofensywa Legii pokazuje, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. I Luboja, i Kosecki, i Radowicz są motorem napędowym tej drużyny. Nie zapominajmy o młodzieży, która świetnie się wkomponowała w ten doświadczony zespół. No Legia to naprawdę bardzo dobry zespół, ale ja tutaj bardziej bym się skupiał na naszych zawodnikach. Mamy solidny zespół, pokazaliśmy w Poznaniu, że potrafimy grać bardzo dobrze w piłkę i miejmy nadzieję, że to my będziemy górą. Śląsk, podobnie jak rywal ze stolicy, zagra niemal w optymalnym składzie. Trener Lewy nie będzie mógł skorzystać jedynie z kontuzjowanego Sylwestra Patejuka. Ostatni w tym roku mecz rozegrany zostanie w zimowej Aurze, ale nie jest to dla nas żadną przeszkodą, mówi pomocnik Śląska. Byliśmy na nowym stadionie. Boisko bardzo dobre, także odśnieżone, podgrzane, jest wszystko w porządku. Szlagierowe spotkanie Śląska z Legią rozpocznie się w piątek o 20:45 na Stadionie Miejskim.